Bardzo dziękuję. Ja chciałam powiedzieć, że nie bez przyczyny pani marszałek Stanecka pytała dwukrotnie, zarówno panie, tutaj, panie minister, z zespołu, które przyszły dzisiejszego posiedzenia. Więc ja odczytam ten temat. Przypominam, że mamy mieć informację prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wdrażania postanowień konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie o ustawie, którą mamy, tylko o tym, jak wdrażamy, co jeszcze zamierzamy zrobić, co już zrobiliśmy, na czym stoimy. I też wyjaśnienie, bo zapewne była taka intencja o wyjaśnienie tego, że w przestrzeni publicznej pojawiają się informacje o wypowiedzeniu tej konwencji. Więc bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast dzisiaj nie uzyskaliśmy tak naprawdę tej informacji. Nie przyszła po raz kolejny osoba, która mogłaby nam powiedzieć, będzie tak albo tak, żebyśmy się mogli czegoś dowiedzieć. Także z przykrością muszę stwierdzić, że ta informacja nie na wiele nam się zdała i to wysłuchanie niewiele nam przyniosło. I druga moja uwaga dotyczy wypowiedzi pana senatora Jackowskiego. Pan jakoś nawiązał do tego, o czym powiedział pan z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dziecka. Proszę? Praw dziecka. Z Biura Rzecznika Praw Dziecka. Nie, z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Dobrze mówię. Natomiast my dzisiaj, przepraszam, z całym szacunkiem, nie mówimy właśnie o prawach dziecka, tylko mówimy o przemocy w rodzinie. Kwestia, którą nam pan odczytał, nie wiem, czy jakiś wyrok, czy jakiś artykuł pan z gazety nam tutaj przeczytał przez 10 minut, panie senatorze, co jest w ogóle żenujące, bo wystarczy go mówić w dwóch zdaniach, zamiast czytać nam tutaj tyrady obcego tekstu, niewłasnego. Chciałabym pana poprosić, żeby pan po prostu nie nadużywał naszej konwencji, naszych dyskusji, tylko trzymał się tematu. W ogóle nie rozmawiamy na ten temat, nie rozmawiamy o kwestiach płci, związków, nie wiem, o gender i tak dalej. Rozmawiamy w tej chwili o przemocy wobec kobiet i tu jest napisane. Także bardzo bym prosiła, panie senatorze, o trzymanie się tematu, nie wrzucanie tutaj jakichś treści ideologicznych, które niepotrzebnie zamazują temat, na który mamy rozmawiać. I jeszcze pana ktoś tam bronił w swoim wystąpieniu, chyba pan marszałek Kamiński, mówiąc, że jest pewien, że pan jest przeciwko przemocy i tak dalej, ale ja nie usłyszałam od pana ani słowa potępiającego przemoc w rodzinie, tylko ideologiczne tyrady. Dziękuję bardzo.